11 maja wspominamy świętego Franciszka de Hieronimo, prezbitera. Franciszek de Hieronimo urodził się w Grottaglie w diecezji Taranto 17 grudnia 1642 roku. Był najstarszym z 12 synów, z których 3 poświęciło się służbie ołtarza. Przez pierwszych 17 lat życia Franciszek przebywał w domu rodzinnym, pomagając rodzicom w utrzymaniu domu. Naukę pobierał w miejscowej szkole, którą prowadzili zakonnicy oddani nauczaniu chrześcijańskiemu. Studia wyższe odbywał w miejscowym kolegium jezuickim, gdzie uczył się retoryki i filozofii. W roku 1664 został wyświęcony na subdiakona, a rok później jako diakon zaczął studiować na Uniwersytecie w Neapolu prawo cywilne i kanoniczne oraz teologię. Studia te zakończył w roku 1668. 2 lata wcześniej przyjął święcenia kapłańskie. Po ukończeniu studiów wstąpił do zakonu jezuitów. Przełożeni, znając jego gorliwość, wysłali go na misje ludowe do diecezji Lecce w Apulii. Nie zawiedli się na nim. Jego praca wydała piękne owoce w licznych nawróceniach. Wobec tego przełożeni zlecili mu tę samą pracę, ale już w samym Neapolu i jego okolicy. Równocześnie polecili mu kontynuowanie studiów. W uroczystość niepokalanego poczęcia Maryi 8 grudnia 1682 roku Franciszek złożył uroczystą profesję. Jego kazania wywierały ogromny wpływ na słuchaczy. Mimo że Neapol posiada obszerne kościoły, Franciszek musiał bardzo często głosić kazania na placach, gdyż kościoły nie mogły pomieścić tłumów. Aby zachęcić wiernych do częstej komunii świętej, ponieważ wówczas ten zwyczaj jeszcze był nader rzadki, wprowadził generalną komunię świętą w każdą 3. niedzielę miesiąca. Poprzedzała ją nauka oraz msza święta. Spowiednicy spowiadali w najbliższym kościele i na pobliskich placach. Czas wolny od pracy apostolskiej Franciszek poświęcał odwiedzaniu ubogich i chorych. Szedł z pomocą wszędzie tam, gdzie była nędza materialna czy moralna. Zdobył sobie również zaszczytny tytuł apostoła Neapolu i ojca ubogich. Miał także szczególny dar nawracania kobiet upadłych. Zdobywał je dla Chrystusa nie tylko żarliwym, kruszącym serca słowem i pomocą, ale przede wszystkim własną pokutą. W owych latach trwała wojna pomiędzy Austrią a Hiszpanią o Neapol i cały obszar południowych Włoch. Franciszek dokładał wszelkich wysiłków, by pojednać w Italii zwaśnione strony i zapobiec bratobójczej wojnie. Nie tylko interweniował u obu stron, ale wspierał najbardziej dotkniętych wojną, jak tylko mógł, by ulżyć ich doli. Miał szczególne nabożeństwo do świętego Syrusa, lekarza i męczennika. Cuda, jakie sam czynił, osłaniał wstawiennictwem tego właśnie świętego, którego relikwie zawsze ze sobą nosił. Franciszek zmarł w Neapolu 11 maja 1716 roku. Beatyfikował go papież Pius VII w roku 1806, a kanonizował go papież Grzegorz XVI w 1839 roku. Módlmy się. Boże, światło i pasterzu wiernych, Ty postawiłeś świętego Franciszka na czele Twojego ludu, aby go karmił słowem i kształtował własnym przykładem. Spraw, abyśmy za jego wstawiennictwem zachowali wiarę, której nauczał i szli drogą, którą wskazywał. Przez naszego Pana, Jezusa Chrystusa, Twojego Syna, który z Tobą żyje i króluje w jedności Ducha Świętego, Bóg przez wszystkie wieki wieków. Amen. Wszyscy święci, święte Boże.